dobry, witamy w kolejnym odcinku Połączmy się na Sport Nowo. Natalia Tomasiak oraz doktor. Dzień dobry, Michał Skowronek, Sportoklinik. Dzisiaj porozmawiamy jak zawsze o ciekawych rzeczach, ale też takich nietypowych, o tym, o czym tak naprawdę na co dzień powiedzmy nie mamy, z czym nie mamy do czynienia, tak? Ponieważ możemy właśnie z doktorem, który pracuje na co dzień ze sportowcami, ze osobami aktywnie uprawiającymi sport, porozmawiać o bólach kolana. Wielu z nas, wielu biegaczy, wielu sportowców po jakimś czasie uprawiania danej dyscypliny sportowej zaczyna narzekać na różnego rodzaju bólu. Niektórzy mówią o kostkach, niektórzy o kręgosłupie. My dzisiaj chcielibyśmy się skupić na kolanach tak naprawdę. Więc poprosimy o dwa słowa o najczęstszych kontuzjach, tak naprawdę o tym, co najczęściej boli właśnie osoby, powiedzmy, zacznijmy od biegaczy, tak, ale też przy innych sportach. No tutaj najczęściej mamy styczność z dwoma grupami pacjentów. Z pacjentami, które mają dolegliwości bólowe o charakterze przeciążeniowym, czyli tak, dochodzi do sumy pewnych mikrourazów, przeciążeń w kolana. I to jest jedna grupa pacjentów. A druga grupa sportowców, pacjentów, którzy się zgłaszają do nas, to są pacjenci, którzy mieli jeden duży uraz stawu kolanowego. No i to oczywiście też się będzie wiązało z dolegliwościami bólowymi i z dysfunkcją stawu, no i też ograniczeniem w uprawianiu sportu. No, bo pacjent, który się zgłasza do nas, to tylko głównie po to, żeby jakby wrócić do sprawności. Tak, że generalnie coś boli, a ból to jest coś, co nam wyznacza jakąś tam konkretną patologię w stawie. I tutaj symptomatologia bólu jest bardzo różna. No, pacjenta może boleć od strony przyśrodkowej, od strony bocznej kolana, może boleć w trakcie biegania, może to być ból z przodu, z tyłu kolana. Także tych objawów jest bardzo dużo, ale najczęściej te takie nieurazowe dolegliwości bólowe są związane właśnie z przeciążeniami. I tutaj dochodzi do przeciążeń w zakresie chrząstki, czyli jest suma jakby takich mikrourazów w chrząstce, która powoduje ból. Tak samo mogą być to dolegliwości o charakterze takiej entozopatii, czyli takich zmian przeciążeniowych w zakresie więzadeł, w zakresie ścięgien okolicy stawu kolanowego i to też daje takie dolegliwości bólowe. Ale chyba taką najczęstszą jednak przyczyną to jest chrząstka. To jest przeciążeniowe tutaj jest. Ja bym tu chciała dopytać, bo wielu z nas, szczególnie osób amatorsko uprawiających sport, coś nas zaczyna boleć i to trochę tak działa, dobra, dam radę, przetrzymam, przestanie za 3 dni boleć generalnie. No i teraz pytanie, czy właśnie nawet mini ból jakiś, tak, takie mikro uszkodzenie, mini ból, to już powinna być dla nas lampka zapalna, że coś się dzieje, powinniśmy zacząć z tym coś robić, działać, przestać uprawiać sport, skonsultować to, czy to z lekarzem, czy z fizjoterapeutą, czy faktycznie są takie jakieś urazy, które mogą nam przejść. Jak wy, że tak powiem, z medycznego punktu widzenia podchodzicie właśnie do takich już początkowych faz jakiegoś bólu? No człowiek powinien żyć bez bólu. Także to jest chyba ważna zasada i ważna rzecz w medycynie. I czy bagatelizować początkowe dolegliwości bólowe? No wydaje mi się, że nie, ponieważ łatwiej jest leczyć coś, co krótko trwa i te dolegliwości krótko trwają, niż gdy pacjent przychodzi, że a, boli mnie kolano, czy jakiś tam staw skokowy, stopa, czy coś innego od pół roku, czy od roku i jakby wtedy i diagnostyka, i leczenie jest znacznie trudniejsze niż w przypadku tych takich początkowych dolegliwości bólowych, gdzie łatwiej to zdiagnozować, no i też łatwiej to wyleczyć i zaradzić, prawda? I zniwelować te no właśnie, dolegliwości. To jest częste, z czym ja powiem szczerze, się spotykam gdzieś tam w środowisku sportowym, że my próbujemy przeczekać ten ból, a na pewno nie warto, że lepiej czasem wydać, że tak powiem, bo to też działa taki mechanizm, że nie chcemy od razu iść, bo wiadomo, wizyty czy to u lekarzy, czy u fizjoterapeutów kosztują dość sporo, czekamy, kończy się to tym, że mamy poważną kontuzję i później już nie dość, że czas leczenia jest bardzo długi, wyłącza nas na bardzo długi okres z uprawiania sportu, no to już finansowo też jest to dla nas kosztowne. Każda kontuzja, każdy ból jest niebezpieczny dla nas, tak? Tak naprawdę, ale czy są jakieś takie rzeczy, których powiedzmy, że nie musimy się jakoś strasznie bać? No trudno na to odpowiedzieć, no, każdy zna swój organizm bardzo dobrze. No, na pewno jeżeli mamy jakieś dolegliwości po przeciążeniu, po bieganiu, no to warto po prostu może tam 2, 3, 4 dni odciążyć tę nogę, odpocząć. Jeżeli takie dolegliwości się będą powtarzały, no to wtedy jest to też taki sygnał, żeby coś z tym zrobić dalej. A czy jeśli mamy bóle, powiedzmy kolana, no czasem jest tak, że kogoś coś boli,
i jej, powiedzmy, jeden lekarz powie, że już nie wolno uprawiać sportu, najlepiej proszę nie uprawiać sportu, to czy jednak nie warto powalczyć o to, że jednak coś można robić, jak to w przypadku kolan jest, tak, generalnie. Tutaj mamy bardzo dużo elementów, ja się na to nie znam, tak, które może, powiedzmy, uszkodzone elementy faktycznie mogą nas całkowicie wyeliminować ze sportu. No, znaczy jest oczywiście o co powalczyć, to prawda? Temat człowiek, rzeka człowiek, też. Temat rzeka i człowiek powinien żyć aktywnie, to nie ulega wątpliwości, także jakaś kontuzja czy dolegliwości bólowe nie skreślają kogoś od jakiejś kariery sportowej, czy powrotu do profesjonalnego uprawiania sportu, czy też rekreacyjnego. To, co zaczęliśmy rozmawiać, no to ból kolana, jak powiedziałem na początku, ma bardzo dużo przyczyn, prawda? I najczęściej to jest właśnie chrząstka i to są zmiany przeciążeniowe na przykład w charakterze chondromalacji chrząstki, czyli chrząstka jest nieprawidłowo odżywiona, nie ma nieprawidłowe takie właściwości amortyzacyjne i w takich przypadkach stosuje się różnego rodzaju preparaty, które mają na celu ją wyleczyć, zregenerować, wspomóc. Jest cała gama leków, suplementów diety, które tam ludzie, pacjenci, sportowcy stosują, tylko one nie mają do końca udowodnionego też swojego działania. No i to jest coś, co teraz się bardzo dynamicznie rozwija w tej medycynie sportowej. No to są preparaty podawane do stawu kolanowego, czyli to są różnego rodzaju kwasy hialuronowe, które są składnikiem chrząstki i one poprzez prowadzenie do stawu kolanowego mają na celu zmniejszyć dolegliwości bólowe, to po pierwsze, no ale też jakby wpłynąć trochę na regenerację tej chrząstki, na właściwości, żeby ta chrząstka była bardziej sprężysta, żeby ona lepiej działała w stawie kolanowym. Stosuje się też modne w ostatnim czasie i to, co też się to rozwija, to wszelkiego rodzaju białka autogenne, które pozyskuje się z krwi pacjenta. To jest jakby jedna sprawa. No też preparaty na bazie komórek macierzystych czy osocz bogatopłytkowych. Także jest cała gama tych rzeczy, które naprawdę można pomóc i poprawiają kondycję kolana i chrząstki. No i to jest w przypadku takich przeciążeniowych zmian. Drugą tą grupę, co też zaczęliśmy rozmawiać na początku, no to są pacjenci po urazach, gdzie ta chrząstka też może zostać uszkodzona. Prawda? I wtedy pacjent ma całkowicie inne dolegliwości. Te zmiany przeciążeniowe to jest taki ból na przykład po przebiegnięciu, nie wiem, 5-10 km. Dystansu, czy tam po godzinie biegania, czy też bóle potreningowe. To są właśnie charakterystyczne bóle przeciążeniowe, ale też w przypadku ostrych urazów może dochodzić do uszkodzenia chrząstki i pacjent może mieć objawy blokowania w kolanie, klikania, przeskakiwania i to może być związane na przykład z niestabilną chrząstką. No i to już wtedy wymaga bardziej agresywnego leczenia i w większości przypadkach no to już się kończy operacją. Czyli uszkodzony ubytek trzeba w jakiś sposób naprawić. I tych metod tutaj naprawy takiej uszkodzonej chrząstki też jest bardzo dużo. To wszystko zależy od rozległości ubytku. Jeżeli to jest nieduży ubytek rzędu centymetra czy 2 cm², to wykonuje się zabieg, który polega na artroskopowych mikrozłamaniach, czyli chce się pobudzić, nawierca się tą część, która została uszkodzona, tą niestabilną chrząstkę się usuwa, nawierca się warstwę podchrzęstną, tak żeby w to miejsce dotarły multipotencjalne komórki ze szpiku kostnego i one przekształciły się w tkankę, która będzie podobna do tej tkanki chrzęstnej, która jest w tej okolicy. Ona nigdy nie będzie tkanką szklistą, bo niestety tkanką chrzęstną szklistą nigdy nie będzie, bo tego się nie da uzyskać, ale przynajmniej będzie taki regenerat, który będzie podobny. W przypadku na przykład większych uszkodzeń stosuje się na mikromozaikoplastykę, czyli stosuje się zabieg, który polega na pobraniu chrząstki z części nieobciążanej w kolanie i wszczepia się w to miejsce obciążane, gdzie została ta chrząstka uszkodzona. Stosuje się też szereg różnych membran, scaffoldów, które są też wszczepiane w miejsce ubytku chrząstki, do tego też są używane komórki macierzyste, i te membrany są wspomagane tymi komórkami macierzystymi. No i też inżynieria tkankowa. W tym momencie jesteśmy w stanie na membranach hodować chondrocyty, czyli komórki z chrząstki pacjenta. Wtedy wykonuje się zabieg dwuetapowo. W pierwszej kolejności robi się debridement, usuwa się tę uszkodzoną część chrząstki, pobiera się zdrową chrząstkę pacjenta, wysyła się do laboratorium. Ta chrząstka jest tam w pewien sposób, odpowiedni sposób namnażana i opracowana, transportowana na membranę i później my dostajemy taką gotową membranę z komórkami pacjenta, która jest wszczepiana do kolana i ten ubytek chrząstki jest zaopatrywana. Także możliwości leczenia jest bardzo dużo.
Oby nigdy nikogo nie bolały nasze kolana, ale tak jak słyszeliście, jak już coś nam się dzieje, jest bardzo dużo metod, którymi możemy się leczyć. Także jak ktoś ma problemy, to zapraszamy serdecznie do Sportoklinik na konsultację i na pewno odpowiednio tam zostaną dobrane metody naszego leczenia. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.